To było wredne. On sobie chciał medytować, czy tam się zdrzemnąć, a ten go budzi. W bardzo chamski sposób. Nie podoba mi się coś takiego. Serio. Bardzo słabe zachowanie. Godne potępienia. Zobaczmy guidebook. Dwa poziomy zostały tylko. Dwa poziomy. Czyli Robotika Farm oraz Metropolis. Róbmy już tą robotikę. Serio, naprawdę już zróbmy to wcześniej, nie? Tu macie japońską nazwę, jeżeli jakakolwiek jest, a jeżeli nie ma, no to nie będzie tej japońskiej nazwy. I zobaczmy, co tam w trawie piszczy. Oryginalnie poziom ten miał nazywać się Metropolis Acres, choć w becie pojawia się nazwa Metropolis Spires. Kolory ubrań farmerów nawiązują do kolorów, które posiadają takie postacie jak Mario, Luigi, Peach oraz Crash Bandicoot. Roboty mają problem z owadami. Wow, naprawdę, kurde, powiem szczerze, że jest grubo, no nie? Gruba fabuła tego poziomu. Ale dobra, zobaczmy, co tutaj ciekawego się dowiemy. Hey, Spyro. These here pests have infested our farm. Could you find the time to help us get rid of them? Find your way over to the giant bug lamp and turn it on so we can zap any more invading pests. Wiecie, co jest trochę smutne? Smutne jest to, że te roboty w ogóle nie brzmią jak roboty. To jest po pierwsze. A po drugie, chciałbym tutaj Lenę pozdrowić, jeżeli Lena będzie to oglądać, a mam nadzieję, że będziesz to oglądać, Lena. Tak więc oficjalne pozdrowienia, możesz już sobie wymarzyć Hollywood, że ktoś taki jak ja ciebie hehe pozdrawia. A teraz już tak szczerze do rzeczy. To miałem bardzo fajną dyskusję z Leną na temat Spyro 2. Mianowicie doszliśmy do jednego fundamentalnego wniosku, że ten świat Winter Tundra to trochę jest taki na szybko robiony w Spyro 2 i to widać, bo tak jakby... No trochę szkoda, że tych talizmanów nie ma. Te talizmany to naprawdę fajna znajdźka jest. A nie dodanie tych talizmanów do tego świata, gdzie, umówmy się, ale talizmany w takim Robotika Farm, czy Mystic Marsh, czy nawet, kurde, w Metropolis, ładnie by wyglądały, gdyby oczywiście takie talizmany istniały, no nie? Wydaje mi się, że sama statuetka tego poziomu jako talizman byłaby całkiem spoko. No ale no szkoda, że tego nie ma. I tak, może to jest dla niektórych głupie, ale na tej właśnie podstawie, że nie ma tych talizmanów, twierdzę wraz z Leną, że twórcy po prostu na szybkości lecieli z gierką już teraz, w tym ostatnim akcie gry. I no, jakby to powiedzieć, no nie zrobili tego, bo robili to na szybkości, no nie? Tak mi się przynajmniej, tak nam się wydaje, no bo z Leną dyskutowałem na ten temat. I Lena ma podobne spostrzeżenia na ten temat, tak więc nie wiem, czy wy podobnie uważacie na temat talizmanów, a raczej braku talizmanów w trzecim świecie. Możecie oczywiście podzielić się opinią w sekcji komentarzy. A co do samego w sobie poziomu, no to poziom w samym sobie nie jest zły, ale wolę go zrobić teraz, ponieważ troszeczkę momentami jest taki ciągnący się. Powiem wam, że muzyka w tym poziomie jest naprawdę, kurde, epicka. Bardzo lubię soundtrack z Robotika Farm. Zresztą, kurde, no nie mam jakiegoś takiego nieulubionego soundtracku w Spyro 2. Znaczy, może się zdarzyć jakiś soundtrack, który będzie trochę gorszy, ale żebym, nie wiem, tak nie lubił, no to wątpię, żeby taki był. O, i tutaj się dostaniemy, zbierzemy co nasze i będzie cacy. Co nie, możemy to trochę sobie nawet inaczej ten poziom przejść. I tak też zrobimy, trochę inaczej ten poziom przejdziemy. Ha, 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 patrzcie jak sobie tutaj
człowiek skrócił. Normalnie po prostu, no, w tym momencie to dokonałem chyba zbrodni największej, bo tak nie powinienem zrobić, a zrobiłem. Więc możecie mnie za to, kurde, podpierniczyć, byleby nie na trzeci komisariat, bo będzie słabo, jak mnie tam będziecie próbowali podpierniczyć. O, i stanęliśmy po drugiej stronie i gościa od tyłu żeśmy zaszli. Haha, bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Kurde, ale z tym haha to naprawdę dziwnie zabrzmiałem. Tak, kurde, bardzo komputerowo, a nie chcę brzmiać jak... Ja nie chcę brzmieć jak jakiś android. Mimo że tematyka tego poziomu to są roboty, które nie mogą sobie poradzić z owadami, to koniec końców ja nie chcę brzmieć jak android. Ja wolę brzmieć jak ja, a nie jak android jakiś, do cholery jasnej. Ja jestem sobą i to jest najważniejsze. Na razie się tutaj tym nie interesujemy, bo ja najpierw chcę zebrać sobie klejnoty. Klejnuty. Była kiedyś taka stronka odnośnie muzyk. Tak, można było sobie chyba z tamtej stronki nawet ściągać muzyki. Oczywiście bardzo legalny sposób. Się nazywała właśnie klejnuty. O ile dobrze pamiętam, a chyba dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam, no tak mam taką mam nadzieję, o. Zaraz sobie ogarniemy te poboczne zadania. Najpierw tutaj skupmy się jednak na czymś ważniejszym trochę, a mianowicie na zbieraniu klejnotów, żeby ich zebrać jak najwięcej. Super, super. I elegancko. O to chodziło. Tak to właśnie mieliśmy zrobić, proszę państwa. Zrobiliśmy po prostu, kurde, no coś niesamowitego. I dawać mi teraz orba, poproszę. Pliska, dawać mi orba. Yay! Udało się! Go, Spyro! Them varmints won't be coming near our crops now. Can I offer you a reward? Aj, waza, waza, waza. Ale to jest chyba ostatni poziom, gdzie ta waza się pojawia, bo już w Metropolis nie będzie tej wazy. Więc dobra, skupmy się na niej, na szybkości przelecimy to i owo. Już niech będzie, zróbmy to. Potem zrobimy tam misję na dole i ogarniemy pozostałe rzeczy. Tak myślę, że to chyba będzie najlepszy pomysł. Teraz na dole się pojawiła, super, naprawdę boki zrywać. Tu już chyba jest początek poziomu. Jak najbardziej tak. Czyli mamy wszystko ogarnięte w należytym porządku. Super. O to chodziło. Jeszcze żyćko sobie zgarniemy. A czemu by nie? 55. Super. I misja następna. I used to drive my tractor all around the farm, but some fool robot blocked the path up. Do you think you could knock him down with a bit of a supercharge? Więc mamy użyć supercharge'a i wyeliminować wszystkie te takie jakieś dziwne przeszkody, które są na tym torze. Tak więc zróbmy tak, jak ten ziomek chciał, no nie? No może nie dokładnie tak, ale fajnie, że próbowaliśmy. Fajnie, że spróbowaliśmy. Dobra, runda druga. Najpierw sobie wyczyścimy teren, tak, o.
No nie to chciałem zrobić, zdecydowanie nie to. Nie, trochę odklejkę złapałem. Ale to chciałem zrobić. To było moje największe marzenie, żeby tak w ten oto sposób potraktować tę skrzynię metalową. Dobra, w końcu się żeśmy dalej dostali. Yeah! A fine piece of steering that was, Dragon. Here, take this thingamajig I found in the cow pen. Ja mam na imię Spyro, a nie Dragon. Jestem Spyro. Zrozum to, jeden z drugim. Ja mam imię. Do was też bym mógł się robot zwrócić. A nie zwróciłem się, bo ja wiem, że wy macie imiona. Więc zwracajcie się do mnie imieniem, a nie kurde zwrotem, że jestem smokiem. A może mnie to obraża w tym momencie? Może wewnętrznie czuję się obrażony? Pomyśleliście o tym, czy nie? No właśnie, jak zwykle. Patrzcie, tu mamy przecież jeszcze klejnoty, widzicie? Teraz już mamy wszystkie ogarnięte. O! Siema. Jestem u góry. I już nie jestem u góry, lol. Dobra, dawaj mi misję. These darn bugs are making a joke of my expensive robot scarecrows. Can you chase them down and flame them, Spyro? Tak, ogarniemy to. Pomogę ci. Będę straszył te kurde brzydkie robale, które tutaj na tych strachach na wróble są. Dobra, jeszcze tylko dwóch muszę ogarnąć robali. Yes! My fields are safe from those flying vermin, Spyro. Take this doodad I done dug up yesterday. No i to było easy. Bardzo łatwa misja. Kiedyś ona mi sprawiała problem. Ale to dlatego, że nie ogarniałem za bardzo, że ja mam to robić pojedynczo, czy mam to zrobić... w sensie, że każdego z tych owadów muszę pojedynczo strzelać, zestrzeliwać moim tym ogniem. Czy o co tutaj chodziło? W każdym razie najważniejsze jest to, że zrobiliśmy to za pierwszym razem i w miarę szybko, no nie? To się chyba liczy teraz. Tak więc spadamy stąd. Nara! Ojej. I w taki oto sposób roboty pozbyły się robactwa. Bardzo fajnie, cieszę się z tego powodu, z tego tytułu się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. Robotika Farms całkiem sprawnie poszło, muszę przyznać. Nie sądziłem, że to kiedykolwiek powiem, ale no w przeciwieństwie do mojego let's playa sprzed, kurde, 9 lat, sprzed 8 lat, dobra, powiedzmy, bardziej sprzed 8 lat, no to poszło... Ten poziom poszedł bardzo sprawnie. Więc zobaczymy, jak pójdzie Metropolis. Bo to już będzie ostatni poziom do zrobienia. W sumie zapiszmy sobie. A ile mam jeszcze procent? Tak szybko zerknę. 94. No to kurde, 94. Mamy już 10% więcej. Życie z chęcią przytulę. 56, no może będziemy mieli 60, kurczę. Robotika Farms jest ogarnięte, więc teraz Metropolis zostało i będzie cacy. I can see you've learned the value of orbs, Spyro. This touchy gate should work perfectly with the help of your impressive orb collection. Dziękuję za otworzenie poziomu, profesorze. Lecimy z koksem. Tutaj będzie japońska nazwa, jeżeli jakakolwiek jest, a jeżeli nie będzie, no to nic nie będzie.
i zobaczmy, co w sobie skrywa Metropolis. Miasto, które pojawiło się w serii Ratchet & Clank, zostało nazwane na cześć tego poziomu taką samą nazwą. Nawet twórcy to potwierdzają. Świnia z rakietą jest największym problemem robotów. Naprawdę, autentycznie. Świnia z rakietą jest największym problemem robotów. I jak widzicie tutaj w ogóle nie możemy przejść. Taka ciekawostka na sam start. Jeżeli ktoś chciałby sobie przelecieć przez ten poziom, no to od razu powiem, że no niestety sobie nie poleci, bo jest tutaj niewidzialna ściana. I jakiś Pucus jest dostępny, tak więc pozdrawiamy pana Pucusa. This insurrection from the farms has got quite out of hand. We need someone to restore order. Find the inventor droid. She's been working on something big. Fajnie, nawet już się do mnie nie zwracasz, nie wiem, smoku albo cokolwiek. Nawet imieniem nie powiesz, jak ja mam na imię. Naprawdę, serio. With all the budget cuts, these elevators need serious work. See, this one here is stuck. I expect it would start working if you could just give it a good whack, though. Śmieszny głos oni mają. Ale jak mam wybierać między wersją oryginalną a polskim dubbingiem, to chyba zdecydowanie wolę polski dubbing z tego. Z Reignited Trilogy, tak mi się wydaje. Ale to dlatego, że się już przyzwyczaiłem do polskiego dubbingu, no nie? No i tutaj właśnie takie oto... Tacy będą tutaj na nas czekać przeciwnicy, czyli po prostu krowy. Krowy, które mogą strzelać z pistoletów. Wow, naprawdę wielki mi przeciwnik. Bardzo wymagający na pewno. Serio, na bank. Naprawdę, naprawdę. Uwaga też przy okazji na latające świnie z rakietą. Bo są bardzo niebezpieczne. Zresztą jak widzicie, jedna z tych świń się w ogóle rozpierniczyła sama z siebie, tak więc gratuluję. Gratuluję bycia idiotą. Tej misji jeszcze nie będziemy robić, ponieważ sobie ją na potem zostawimy. Ona jest bardzo prosta do ogarnięcia, tak więc te najfajniejsze rzeczy najlepiej na koniec sobie zostawić. A teraz zejdźmy sobie w dół i zobaczmy, co tam się dzieje. Z Metropolis tak naprawdę mówię, no nie pamiętam, jakie miałem wspomnienia. Wydaje mi się, że ten poziom nie sprawiał mi problemu. Jak miałem wybierać te wszystkie poziomy, to częściej chyba tutaj wracałem niż do jakiegokolwiek z tych poziomów, które robiłem w Spyro 2. W trzecim świecie oczywiście. Bo tylko niestety trzeci świat ma takie bardzo specyficzne poziomy, jeżeli mam być szczery. No i subcio. To co mieliśmy zebrać, to już zebraliśmy. Tam wyżej się niestety nie dostanę, choćbym bardzo chciał. A przynajmniej na tę chwilę się nie dostanę.
Nigdy nie wiadomo, co będzie za sekundę. No i tu już mamy koniec poziomu. You were coming. Thank you for your efforts in thwarting this attempted coup. Please take this item, which living creatures seem to like. Dziękuję, że do mnie po imieniu się zwróciłeś lub zwróciłaś. Co mnie to bardziej łaź, bo ty masz długie włosy. First for Avalar, a combination power-up. Thank goodness you're here to test it out. These invading sheep and their spaceships must be stopped. O, teraz mamy dodatkową misję jeszcze. I ogarniemy tutaj towarzystwo, te ufoki, inne tego typu skrzaty polne. To będzie easy. To już naprawdę nam bardzo mało zostało do ogarnięcia. Super, fajnie, fajnie. Yeah. Excellent work. You knocked those sheep right out of the sky. This orb device is proof of your skill. I knew it. Those first sheep sent out a distress call. The next wave of saucers is incoming. Ogarniemy to. Teraz musimy piątkę zestrzelić. Z tą misją też nie miałem nigdy problemu za dzieciaka, więc jest ona po prostu bardzo easy. Dlatego skoro widzieliście już ją raz, to teraz zrobimy edyt, bo tutaj się nic nie zmieniło. Poza tym, że mamy więcej UFO do zniszczenia. Albo w sumie bez sensu teraz już edytować, skoro tu już mamy ostatniego. No dokładnie. Nice flying, Airman. You've proven the genius of my double power-up invention. Here, keep this to commemorate your victory. Dziękuję. I teraz brakuje nam już tylko jednego orba i będziemy mieli wszystko zrobione. Wszystko, wszystko, wszystko. Więc teraz zbieramy zaległe orbiki. I możemy wracać do miejsca, w którym żeśmy... które ominęliśmy, a powinniśmy zrobić. No i 57 żyćko, kurczę, czego chcieć więcej? Pamiętacie, była jeszcze jedna taka skrzynka, którą pominąłem. Trzeba będzie ją odnaleźć teraz i ją trochę potraktować w bardzo ładny sposób. O, tu jest ta skrzynka, widzicie? O, i mamy wszystkie klejnoty zebrane. Teraz możemy zabrać się za tą jedną misję, tą jedną z prostszych misji, tak by the way. As you can see, a vicious ox has taken over our armory. We thought that freezing the walkway would keep animals out. The ox is very tough. I advise using the bombs against it, and it'll probably take several bombs at that. No więc bomby musimy kierować w stronę tego jaka. To jest jedna z prostszych misji. Jaka albo tego... byka, może bardziej byka. Jest, niestety jest to misja należąca do tych trudniejszych. Z prostego powodu, ponieważ... ponieważ, jak to się mówi...
No jest to jedna z tych trudniejszych misji, dlatego że ma ona aż 4 gwiazdki, no nie? Ale nie jest ona nie do ogarnięcia, bo da się ją zrobić nawet za pierwszym razem. Jak się tylko odpowiednio człowiek skupi. A jak zrobimy tę misję bez jakiegokolwiek uderzenia, czyli bez tak zwanego... Excellent work, Dragon. We can now defend our city properly. Take this visually pleasing reward. Bez otrzymania jakiegokolwiek obrażenia, czyli jakby ten byk nas nie zaatakował w ogóle, no to można skill pointa wyrwać. Ale najważniejsze jest to, że Metropolis mamy już zrobione w 100%, a więc nie pozostaje nam nic innego jak zakończenie już gry. No teraz tylko zostaje nam Ripto. I będzie wszystko zrobione, tak więc zaczynamy wielki finał, proszę państwa. Pozdrawiam cię, Michał, bo widziałem, że się pojawiłeś online. A tak szczerze to... nie ma co się śpieszyć. O! Fokus nie chciał się złapać. Nie ma co się śpieszyć, moi drodzy, bo jak widzicie... ten, kto się śpieszy, to się diabeł cieszy. I diabeł się ucieszył, because robot po prostu już nie żyje sobie. Sobie poszedł do Krainy Wiecznej, the besty. Jakkolwiek to brzmi. Jezus Maria, ale mam spaczony umysł przez tą szkolną 17, nie? Skoro już mówię teksty w stylu, że jakaś postać ze Spyro poszła do Krainy Wiecznej The Besty. Moi drodzy, to po prostu się leczy, nie? To się leczy. O, jeszcze sobie weźmiemy jedno żyćko. 58, czemu by nie? W ogóle robiłem to chyba w Let's Playu sprzed 8 lat, ale zrobię to trochę w skróconej wersji. A więc chciałbym pożegnać cały pierwszy świat, Summer Forest oraz poziomy tam znajdujące się w nim. Oraz chciałbym pożegnać Atom Plains i poziomy znajdujące się w nim. I myślę, że nadszedł czas, żeby rozpocząć jeden wielki finał gry. Tylko jeszcze sobie zapiszmy. 8000 klejnotów, to jest całkiem pokaźna sumka. I zobaczmy sobie, jak wygląda nasz stan. 98%, super, fajnie, fajnie. Otwieraj wrota. Dobra, my już wiemy, co ona tutaj chciała powiedzieć, bo to już drugi raz ten tekst byśmy słuchali. Let's go! Lecimy skopać dupę Ripto.